Witam kolegów, hodowców, koleżanki, wszystkie osoby, które oglądają moje filmiki, mój kanał. Chciałbym tutaj opowiedzieć, tak, jestem w Gołębniku. Teraz ja w tym okresie mam urlop, więc chciałbym pokazać, co ja robię w Gołębniku, tutaj lotowym. Sezon gołębi jeszcze trwa, przed nami finałowe, decydujące loty, ale ja już nie zajmuję się już tylko lotami starymi, które się kończą. Nawet to, co robię teraz, nie dotyczy lotów młodych, ale dotyczy już ściśle przyszłego sezonu lotowego, ponieważ wiosną ja nie dysponuję zbyt dużym ilością czasu na to, żeby w tym Gołębniku siedzieć, a teraz tego czasu mam trochę więcej, to wbrew pozorom poświęcam go gołębiom starym, ale nie na bieżące lotowanie, ale już na przygotowanie jakby gołębi do przyszłego sezonu, do sezonu 2020. O co chodzi? Tydzień temu, nie wiem, tam może na filmikach chyba wspomniałem, przeprowadziłem selekcję. Zlikwidowałem te gołąbki, które nie spełniły moich oczekiwań. Została drużyna do lotu. Dlatego też na 300 km lot ostatni koszowałem tylko 20 gołąbków. Oczywiście z dobrym skutkiem, bo udało się zdobyć 13 konkursów z tych 20. I tam dość fajnie, czołowo, także lot bardzo udany. Zostały nam jeszcze dwa loty 500 km i 1100. Seria w oddziele tu jest 10, tu 4, potrzeba mi 14 gołąbków. Więc to co zostawiłem do lotu, mi wystarczy na ten cel. Bo właśnie zostawiłem po to, żeby dokończyć, a części gołębi, szczególnie gołąbkom rocznym, po prostu po 12 locie zrobiłem koniec sezonu. Co nie znaczy, że one nie były lotowane, koszowane, były dość intensywnie lotowane. Było na 12 lotów, były 12 razy koszowane, czyli wszystkie loty, w tym 4 razy 500 km, 2 razy 700 km. I to mówię tutaj o gołębiach rocznych. I te roczne, one były na innym gołębniku. Wszystkie roczniaki zawsze mam w jednym gołębniku. A tutaj jest gołębnik główny, główna siła. I tutaj z tego gołębnika jakby walczą mi o mistrzostwa gołębie. Więc po prostu po sezonie, no to co się nie nadawało, musiało zostać usunięte. A pozostałe przenoszę tutaj na gołębnik główny. Mimo że trwają jeszcze loty, ale ponieważ lotuję tylko samiczkami, to teraz mogę sobie pozwolić na to, że samczykom mogę zakłócać spokój i po prostu już od tygodnia, od dwóch tygodni właściwie, po 12 locie, które już był prawie półtora tygodnia temu, od razu po locie zacząłem, po tym maratonie, jak gołąbki tylko wróciły do domu, od razu zacząłem parowanie gołębi już pod przyszły sezon, tam gdzie cele są puste, gdzie się zgubiły samice, albo gdzie usunąłem jakieś samice, bo tak samo tutaj to, co się nie nadawało, to zostało pousuwane. Poprzenosiłem tutaj, poprzymykałem, przyparowywałem moje roczne samiczki. Chcę, żeby tu zniosły jajka i żeby po prostu z tego gołębnika się tu zadomowiły, zagnieździły, żeby tutaj wychowały te późne jesienne młódki, żeby po prostu mieć mniej pracy. Chciałbym mieć mniej pracy na wiosnę z tymi gołąbkami. Dlatego teraz już część prac wykonuję i tutaj paruję moje gołębie, moje roczne. Już częściowo pod przyszły sezon, one już z tymi samczykami, które tu dostały, z nimi w przyszłym
przyszłym sezonie zostaną, chcę, by się tu zaznajomiły, więc no, taką pracę wykonuję, może mało ważny szczegół, może głupota o tym czasie, ale niewątpliwie jak na wiosnę puszczam to w pary, nie ingerując, po prostu otwieram przedział, te samiczki pamiętają, w których celach były, wskakują do tych cel, stare samice wskakują do swoich cel i to parowanie mimo mojej małej ingerencji wiosennej po prostu przebiega praktycznie w 90% sprawnie i w ten sposób ja chcę, żeby gołąbki były połączone. Oczywiście zawsze istnieje jeszcze teraz możliwość korekty, zawsze trzeba być na to przygotowanym, bo to tak nie jest wszystko, że się układa, trzeba na bieżąco działać dynamicznie, ale tak to tutaj u mnie po prostu wygląda.